Aż 4,6 promila alkoholu w organizmie miał 34-latek, który próbował zaparkować samochód w centrum Łodzi. Grozi mu do 2 lat więzienia. Mundurowi podczas rozmowy ze świadkiem dowiedzieli się, że mężczyzna już wcześniej na ulicy Kilińskiego zwrócił uwagę na kierowcę, który jechał przed nim. Relacjonował dalej, że na ulicy Jaracza kierowca Lanosa chciał zaparkować auto. W tym czasie wykonywał niepokojące manewry, omal nie doprowadzając do uderzenia w auta, pomiędzy które chciał wjechać. Wyjaśniła aspirant sztabowy Marzanna Boratyńska z łódzkiej drogówki. Gdy kierowca opuścił pojazd i ledwo trzymając się na nogach chciał odejść, świadek zatrzymał mężczyznę i powiadomił służby. Stan trzeźwości 34-letniego kierowcy zbadali na miejscu policjanci, ale ku ich zdziwieniu na alkoteście zabrakło skali. Urządzenie wskazywało, że stężenie alkoholu może być wyższe niż 4 promile. W związku z tym kierującym pojechali na badanie stanu trzeźwości urządzenie, które posiada wyższą skalę pomiarową. Przeprowadzony test wskazał aż 4,6 promila alkoholu w jego organizmie, podała aspirant Boratyńska. Dodatkowo prowadzony przez zatrzymanego Lanos nie miał aktualnych badań technicznych, w związku z czym oprócz prawa jazdy policjanci zatrzymali również dowód rejestracyjny auta. Wkrótce 34-latek usłyszy zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi za to kara do 2 lat więzienia. No cóż, każdemu się zdarza, prawda? No dobra, nie każdemu. Ciekawe tylko ile przejechał w takim stanie i jak w ogóle dojechał do miejsca docelowego w takim stanie. Koniecznie jeszcze sprawdźcie film, który wyświetla wam się na waszych ekranach o opinii ekspertów na temat alkoholu. Do usłyszenia.